Smilery, Śmierćmy, Ogary, Facelingi, Jerry, Imprezowicze, Zaraza, Nędznicy, Złodzieje Skór, Bestia z poziomu 5. W świecie Backrooms istnieje wiele bytów, które czekają tylko na twój nieuważny ruch, aby wykorzystać go i doprowadzić do twojego przedwczesnego końca. A we wszystkim, z tej strony Pio, a dziś przedstawię wam, czym one są i jak się przed nimi bronić. Eksplorując poziom drugi, trafiłem na ślepy zaułek. Teraz siedzę w tym pokoju już od ponad 12 godzin. Nie mogę wyjść, bo to coś stoi w przejściu. Jest ciemno. Wyłączyłem wszelkie światło, ale ono gapi się na mnie tym swoim uśmiechem. Dopóki na niego patrzę, nie zbliża się. Wiem, że długo już nie wytrzymam i to coś w końcu tu wejdzie. Pomocy. Smilery objawiają się jako świecący, nienaturalnie szeroki uśmiech i oczy. Wielu podróżników spotkało je na swojej drodze i zwykle są one wrogo nastawione. Zamieszkują ciemne okolice poziomów drugiego i trzeciego, ale da się je napotkać na praktycznie każdym poziomie. Ich bazą zdaje się być miejsce zwane uśmiechniętym pokojem. Smilery przyciągają wszelkiego rodzaju źródła światła i gdy je zobaczą, zaczną je ścigać, więc odwrócenie ich uwagi poprzez wyrzucenie swojej latarki czy lampy może być dobrym sposobem na ucieczkę. Byt ten zdaje się atakować tylko, gdy wyczuje panikę u swojej ofiary, albo gdy ta zacznie wydawać głośne dźwięki. Najważniejsze przy spotkaniu Smilera to zachowanie spokoju i niespuszczanie z niego swojego wzroku. Trzymanie kontaktu wzrokowego z bytem pozwoli ci na bardzo powolne odejście z lokacji, w której aktualnie poluje. Użycie mikstury, zwanej odstraszaczem na Smilery, również jest dobrą opcją na zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Pozwala ona na otumanienie bytu na jakiś czas. Nie wiadomo, czy posiadają ciało, poza swoim świecącym uśmiechem, jednak zdaje się, że Smilery mają niewidoczne dla ludzkiego oka ciało z nienaturalnie powyginanymi kończynami. Wskazania. Utrzymuj kontakt ze Smilerem i poruszaj się bardzo powoli. Bądź najcichszy, jak tylko możesz. Użyj butelki odstraszacza na Smilery, jeśli posiadasz takową przy sobie. Wyłącz wszystkie źródła światła, które masz przy sobie. Przeciwwskazania. Nie uciekaj spanikowany, o ile Smiler nie zacznie cię gonić. Nie wydawaj głośnych dźwięków. Nie włączaj światła. Łaziłem już od jakiegoś czasu po tym hotelu i cały czas czuję się, jakbym był obserwowany. Jakby potrzebuję jakiegoś towarzystwa, naprawdę. I nie uwierzycie, co znalazłem. Wielgachne ćmy. One są takie urocze. Chyba wezmę jedną ze sobą, one są cudowne. Ej, ta jedna się dziwnie na mnie patrzy. Hej, malutka, mogę cię pogłaskać? Co jest, kurwa? Śmierćmy to ogromne gatunki ciem, które występują w większości znanych nam poziomów Backrooms. O ile samce śmierciem są zwykle niegroźne i w niektórych przypadkach da się je nawet oswoić, samice są parę razy większe, zdają się pluć kwasem i są całkowicie wrogo nastawione do ludzi. Tak jak zwykłe ćmy, śmierćmy przyciąga światło, więc jeśli usłyszysz w okolicy trzepot owadzich skrzydeł, możliwe, że najlepszą opcją byłoby podróżowanie w ciemności. Mniejsze śmierćmy spotkać można na poziomach drugim i trzecim, ale ich największe i najbardziej niebezpieczne osobniki mieszkają na poziomie piątym, w którym znajduje się ich główny rój, wraz z królem i królową. Piąty poziom został przez nie całkowicie zajęty i są tam jedynym bytem, prócz tajemniczej bestii z poziomu piątego. Zależnie od poziomu, na którym je spotkasz, śmierćmy różnią się pod względem agresji i cech biologicznych. Ich oryginalnym źródłem pochodzenia zdaje się być poziom zwany rój. Rój składa się z nielogicznych mięsnych korytarzy, których podłogi i sufity wyłożone są mackami. Pomieszczenia tego poziomu zawierają jaja, z których wykluwają się przeróżne byty, m.in. właśnie śmierćmy. Ich przedstawiciele już chwilę po narodzeniu stają się niezwykle agresywne. Niewiele wiadomo na temat cech biologicznych bytu. Mimo tego, że przypominają ogromne ćmy, zdają się nie mieć zbyt wiele wspólnego z normalnymi ćmami. Większość faktów na temat ich długości życia i sposobów reprodukcji jest kompletnie nieznana na chwilę obecną. Wskazania. Unikaj kontaktu ze śmierćmami. Zachowuj się jak najspokojniej w ich obecności.
Mimo, że to ciężkie, spróbuj odróżnić płeć bytu, z którym masz do czynienia. Przeciwwskazania. Nie prowokuj śmierciem. Nie zbliżaj się do ich rojów. Pod żadnym pozorem nie daj się trafić kwasem. Ci kultyści, oni zrobiliby dla niego wszystko. Przesłuchiwałem dziś jednego z nich. Nie byłem w stanie wyciągnąć od niej żadnych informacji. Nie mam pojęcia, czy on ich kontroluje w jakiś sposób, czy to po prostu banda oszołomów. Ale jedno wiem na pewno. Są nieprzewidywalni. Niedocenienie ich było błędem. Jednym z najbardziej tajemniczych i niebezpiecznych bytów w całych Backrooms zdaje się być nikt inny jak Jerry. Jerry to młodociany samiec Ary Hiacyntowej. Niech jednak nie zmyli was jego wygląd. Jest to bestia zdolna do indoktrynacji nawet osób o najsilniejszej psychice. Podróżnicy, którzy wejdą z nim w kontakt, natychmiastowo stają się jego wyznawcami. Od tego momentu całe ich życie opiera się tylko i wyłącznie na Jerrym. Jerry jest wszystkim. Jerry jest życiem. Chwała Jerrymu. Po paru godzinach od indoktrynacji, nowonarodzony kultysta przetransportowany zostanie do miejsca zwanego Pokojem Jerrego, w którym będzie przebywać, dopóki nie zdecyduje się wyjść i głosić słowo Jerrego. Jego wyznawcy zachowują się jak beznamiętne zombie, dopóki nie znajdą się w pokoju Jerrego, w którym odzyskują kontrolę nad sobą i wychwalają Jerrego. Gdy tylko go ujrzysz, Jerry zacznie cię ścigać. Jeśli jakimś sposobem uda ci się go prześcignąć, natychmiastowo przenikniesz przez podłogę pomieszczenia i utkniesz w niej. Nie wiadomo, czy dzieje się tak z powodu nieznanych zdolności bytu. Jerrego znaleźć można na poziomach pierwszym i drugim, w którym znajduje się pokój Jerrego. Jest to przestronny salon, mogący pomieścić prawie 200 osób. Na ścianach rozwieszono malunki przedstawiające Jerrego. Przed największym z tych malunków stoi prosty drewniany stojak dla ptaka, na którym byt często odpoczywa, a jego kultyści wychwalają go, klęcząc przed nim. Jeśli do pokoju Jerrego wejdzie ktoś nienależący do jego kultu, jego wyznawcy bez wahania zabiją go. Istnieje sposób, który pozwala na uniknięcie indoktrynacji do kultu Jerrego. Jest nim oswojenie Jerrego. Aby tego dokonać, należy powoli podejść do niego z wyciągniętą wodą migdałową bądź nasionami słonecznika. Oswojenie Jerrego pozwoli ci na kontakt z nim i nie zostanie dotkniętym przez jego zdolności asymilacyjne. Po paru dniach bycia oswojonym, Jerry odleci i nie zindoktrynuje już nigdy osoby, która go oswoiła. Oprócz zdolności asymilacji i noklipowania, mówi się o innych zdolnościach Jerrego, o których jeszcze nic nie wiadomo. Jerry został odkryty przez MEG w 2015 roku, jednak pierwsza wzmianka o bycie odnaleziona została w dzienniku podróżnika z 1959 roku. Wskazania. Jeśli nie jesteś w stanie oswoić Jerrego, unikaj go. Trzymaj przy sobie butelkę wody migdałowej lub paczkę ziaren słonecznika, jeśli zamierzasz go oswoić. Bądź gotowy na nagłe przeniknięcie przez rzeczywistość, jeśli uda ci się od niego uciec. Chwal Jerrego. Jerry jest życiem. Jerry jest naszym panem. Przeciwwskazania. Nie podchodź do Jerrego bez intencji oswojenia go. Nie mów źle o Jerrym w obecności jego wyznawców. Nie pozwól na zostanie indoktrynowanym przez Jerrego. Chwała Jerrymu. Myślałem, że to był pies. Ja lubię psy. Ja naprawdę myślałem, że to był pies. Naprawdę, ja... Ale... Kiedy odwrócił się w moją stronę, to coś miało ludzką twarz. Ogary są jednym z najczęściej spotykanych bytów w całych Backroomsach. Ich nazwa pochodzi od wyglądu i zachowania tych stworzeń. Chodzą na czworakach i rozrywają na strzępy każdego człowieka, którego napotkają. Niech te pozory was jednak nie mylą. Ogary biologicznie są ludźmi, o ostrych jak brzytwa pazurach i długich, ciemnych włosach, które zakrywają nienaturalnie duży otwór gębowy, naszpikowane równie ostrymi co pazury zębami. Mimo, że zdają się być chorobliwie chude, ogary mają wystarczająco dużo siły, żeby z łatwością obezwładnić i pozbawić życia dorosłego człowieka. Nie ma znanego sposobu na radzenie sobie z ogarami, prócz wykorzystywania siły fizycznej. Jednak utrzymanie z nimi kontaktu wzrokowego powinno spowolnić ich na chwilę i dać ci wystarczająco dużo czasu, żeby zacząć uciekać. Wskazania. Utrzymuj bezpośredni kontakt wzrokowy z ogarem, jeśli się do ciebie zbliża.
trzymaj się poza zasięgiem bytu, jeśli słyszysz w okolicy warczenie. Przeciwwskazania. Nie uciekaj przed ogarem, gdy tylko go zobaczysz. Nie próbuj go oswoić. Transportowałem z Markiem ważne zapasy do poziomu trzeciego. Wyruszyliśmy jakoś wczoraj rano. Nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że coś nas obserwuje w trakcie tej podróży. W pewnym momencie wydawało mi się, że widziałem jakieś dziecko przebiegające przez korytarz przed nami. Co jest akurat kurewsko dziwne, bo dzieciakom nie pozwala się wychodzić samym. Zrozumiałem, że to Facelink dopiero wtedy, gdy wyskoczył z zawinkla i przebił Markowi twarz kawałkiem ostrego metalu. Facelingi to ogólne określenie na ludzi bez twarzy, którzy przymierzają backroomsy. Jest ich parę typów, każdy o różnym poziomie wrogości. Są jedną z najliczniejszych grup bytów w backrooms i najpewniej jednym z dwóch pierwszych bytów, jakie napotkasz. Najczęściej spotykanymi typami facelingów są dorosłe facelingi i dzieci facelingi. Dorosłe facelingi są z reguły przyjazne i nie zachowują się wrogo, dopóki się ich nie sprowokuje. Z wyglądu przypominają zwyczajnego dorosłego człowieka z gładką skórą zamiast twarzy. Ich ciała mogą posiadać cechy męskie, żeńskie, bądź być całkowicie androgeniczne. Dzieci facelingi z drugiej strony są przebiegłe i wrogie. Często spotyka się je w grupkach dwu- lub trzyosobowych. I będą znęcać się nad napotkanymi podróżnikami, dopóki nie doprowadzą do ich śmierci. Ich ciała prawie zawsze posiadają cechy płci żeńskiej i posiadają przy sobie małe, ostre obiekty, np. kawałki metalu lub noże. Jednakże spotkanie jednego z nich nie jest od razu zamachem na twoje życie. Czasem jedynie ich celem jest nastraszenie podróżników. Inne typy facelingów. Facelingi w różowej sukience. Mało o nich wiadomo, oprócz tego, że jeśli zobaczysz jednego z nich, już jesteś martwy. Unikać za wszelką cenę. Stare facelingi. Zgarbione, często posiadające laski wspomagające poruszanie się, ich skóra zdaje się być pomarszczona, a włosy siwe. Są wolne i niegroźne. Czasem zdarza się, że stary faceling podejdzie do podróżnika, chwyci go za rękę i spojrzy mu w twarz. Zdaje się sprawiać im to radość. Wielokątne facelingi. Zrobione są z plastiku, a w zachowaniu podobne są do dorosłych facelingów. Emanują dźwiękiem podobnym do szumu telewizyjnego. Są wynikową facelingów, które próbują noklipować. Nagie facelingi. Jak nazwa wskazuje, nie posiadają one ubrań. Nie mają genitaliów, piersi ani sutków. Wędrują powoli po poziomach, a gdy zostaną zauważone, uciekają. Cieniste facelingi. Kruczoczarne istoty, przypominające cień. Niezwykle groźne, jednak siłą równe są zwykłemu człowiekowi. Zindoktrynowane facelingi. Są to facelingi indoktrynowane przez Jerego. Zachowują się podobnie do wyznawców Jerego. Facelingi pamięci. Najniebezpieczniejszy rodzaj facelinga. Są niezwykle rzadkie, a ich zdolnością jest przyjęcie fizycznej postaci ukochanej osoby z twojej pamięci, z brakującą twarzą. Ich sposób polowania jest aktualnie nieznany. Cześć! Chcielibyśmy cię serdecznie zaprosić na najfajniejszą imprezę w całych backroomsach. Mamy ciasto, mamy napoje i przede wszystkim mamy przygotowaną tonę zabaw, które sprawią, że nie będziesz chciał nas opuścić już... nigdy. Byt 67. Imprezowicze. To niezwykle agresywne i wysoce inteligentne byty, które polują na nieświadomych podróżników. Unikaj balonów porozwieszanych w różnych miejscach w backroomsach, gdyż prawie zawsze jest to przynęta używana przez byty. Są one przerażająco ciche, ale za to bardzo wolne. Gdy tylko stwierdzisz, że jeden z nich jest gdzieś w pobliżu, uciekaj w drugim kierunku. Jeśli cię złapią, już jest za późno i staniesz się jednym z nich. Imprezowicze to wysokie, dwunożne istoty o gładkiej skórze. Zwykle są koloru jasno-żółtego, jednak zaobserwowano byty o kolorystyce czerwonej, niebieskiej czy białej. Nie posiadają żadnych innych funkcjonalnych części ciała, z wyjątkiem kreskówkowego wręcz uśmiechu, wyrytego na ich twarzy. Ich wysoka inteligencja pozwala im na korzystanie z elektroniki i wszelkiego sprzętu rozrzucanego po poziomach. Potrafią także bez wysiłku przemierzać większość lokacji w backroomsach, w poszukiwaniu nowych ofiar. Z pomocą nieznanego sposobu, byty te są w stanie przemienić jakąkolwiek osobę, na którą się rzucą, w jednego z nich. Jest to niezwykle powolny proces fizyczny, jednak towarzyszy mu niemalże natychmiastowa przemiana psychiczna.
Końcówki rąk imprezowiczów posiadają otwory z zębami, które wykorzystują do przyczepiania się do ofiary, rozpoczynając proces przemiany. Niewiadomym sposobem imprezowiczom udało się parokrotnie utworzyć wpisy na temat poziomów i bytów w bazie danych Backrooms, aby ludzie uważali, że są one bezpieczne. Poziom opisany jako poziom zabawa został niedawno utworzony celem wabienia ofiar. Zaleca się nie ufać żadnej informacji, która zakończona jest emotikonką uśmiechu. Poziom zabawa jest enigmatycznym poziomem, w którym znaleźć można wiele balonów, krzeseł, stołów i innych elementów typowych dla imprezy. Jest to baza imprezowiczów, a także miejsce, w którym odbywają się ich imprezy. Na imprezę składa się zwykle zbieranie zwłok osób, które udało im się zabić, i tworzenie z nich ciastek i babeczek. Poziom ten zdaje się znajdować za oknem na poziomie 188, jednak da się do niego dostać również poprzez noklipowanie przez sufit na poziomie pierwszym. Imprezowicze toczyli kiedyś wojnę z bytami zwanymi nudzieżami. Nudziarze byli ponoć przyjaznymi bytami, chcącymi chronić podróżników. Od czasu wojny uznawani są za gatunek wymarły. Wskazania. Edytuj lub usuwaj dane tworzone przez imprezowiczów. Uciekaj, jeśli tylko zobaczysz jednego z nich. Daj znać operatorom MEG, jeśli napotkasz na swojej drodze jakiekolwiek pokoje imprezowe. Przeciwwskazania. Nie podążaj za balonami bądź dźwiękami śmiechów. Nie pozwól na kontakt fizyczny z imprezowiczem. Nie ufaj temu materiałowi. Minęły 3 dni. Czuję odór gnijącej skóry. Czuję krew na swoich rękach. Moje oczy krwawią. I coś jest nie tak z moim brzuchem. Słyszę ich głosy. Wołają mnie. Już niedługo do nich dołączę. Każde miejsce, w którym może wyrosnąć mech lub który ma podmokłe środowisko, jest podatny na szczepy bytu 19. Dwiema najbardziej widocznymi oznakami zarażenia się zarazą są bolesne, czerwone guzy wyrastające na ciele i bardzo mocne podrażnienie oczu. Najlepszym sposobem na niezarażenie się jest unikanie podmokłych lokacji. O ile zaraza potrafi być śmiertelna w skutkach, nie jest od razu pewnym wyrokiem śmierci. Odpoczynek, interakcje z innymi podróżnikami i przyjmowanie dużych ilości płynów, w szczególności wody migdałowej, to wszystko sposoby pozwalające na zatrzymanie rozwoju choroby. Postęp choroby po zarażeniu się wirusem zarazy można podzielić na 3 etapy. Pierwszy etap rozpoczyna się w pierwszej dobie po zarażeniu. Na rękach, udach, klatce piersiowej i genitaliach chorego zacznie wytwarzać się pokrzywka, a oczy będą mocno podrażnione. Wystąpi silny ból brzucha, a zarażony będzie wyraźnie poirytowany. Druga i trzecia doba po zarażeniu wyznacza etap drugi, w którym niezwykle twarda pokrzywka zacznie występować na całym ciele. Zdarza się, że skóra pęka i krwawi. Wzrok chorego pogorszy się przez krew formującą się w oczach. Nastąpi silne odwodnienie. Na tym etapie rozpoczynają się halucynacje słuchowe. Etap trzeci zaczyna się w okolicach 80. godziny po zarażeniu. Guzy na całej skórze otworzą się, powodując silne krwawienie i okropny smród. Przednia komora oczu pęknie, powodując krwawienie. Zarażony przestanie produkować pot, ślinę i płyn mózgowo-rdzeniowy. Na tym etapie halucynacje są najpoważniejsze. Tkanka żołądka zostanie prawie całkowicie rozpuszczona. Śmierć następuje po 90 godzinach od wstępnego zarażenia. Wskazania. Aby uniknąć postępu choroby, zaleca się unikania innych podróżników i pozostanie w chłodnym, suchym pomieszczeniu, popijając małymi łykami wodę migdałową. Przeciwwskazania. Należy unikać zbędnych ruchów, aby pozwolić ciału na odpoczynek. Przede wszystkim jednak zabronione jest drapanie guzów i pokrzywek tworzących się na ciele. Zarażony organizm będzie osłabiony, lecz powinien być w stanie zwalczyć chorobę, a następnie rozwinąć na nią odporność. Zgubiłem się. Nie mam już wody. Nie mam zapasów. Nie pamiętam, kiedy ostatnio spałem. Echo jaskiń prowadzą mnie do jebanego szału. Nie mam pojęcia, gdzie są ludzie. Nie wiem, w którą stronę idę. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Wszystko zaczyna mnie swędzieć.
Nie mogę pozwolić, żebym zamienił się w jednego z nich. Nie mogę pozwolić, żebym zamienił się w jednego z nich. Nie mogę pozwolić. Mam rewolwer z jedną kulą w magazynku. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę! Nędznicy, wretches, to humanoidalne istoty, opisywane najczęściej jako podobne do zombie. Niegdyś ludzkie, te byty przeszły okropną transformację, dzięki słabo znanemu nam procesowi, który zdaje się być powodowany przez brak niezbędnych do życia rzeczy, takich jak jedzenie, picie czy sen. Nędznicy przemierzają cienie wszystkich poziomów Backrooms, w poszukiwaniu zbiorowisk ludzkich. Przemiana w nędznika rozpoczyna się w momencie długotrwałego pozbawienia potrzebnych do życia składników, a napędzana jest przez odizolowanie od innych podróżników. Proces ten zwany jest cyklem nędznika i nie da się mu zapobiec, korzystając ze zwyczajnych środków. Da się go jednak zatrzymać odpowiednim dbaniem o siebie i odpoczynkiem, a także wodą migdałową i królewskimi racjami żywnościowymi. Całkowite odwrócenie procesu jest możliwe, jednak rzadko spotykane i ryzykowne. Użycie masek ściennych ponoć cofa transformację, jednak niesie to za sobą pewien koszt. Odświeżacze rzeczywistości również są w stanie pomóc. Cykl nędznika trwa od paru tygodni do paru miesięcy i składa się na trzy fazy. Faza pierwsza. Z początku u ofiary występuje tylko irytacja i swędzenie skóry. Z czasem postępować zaczną symptomy psychologiczne w postaci chaotycznych i agresywnych zachowań. Często towarzyszy temu całkowite odwrócenie osobowości chorego. Efektom tym da się zapobiec poprzez dbanie o organizm i skorzystanie ze wcześniej wymienionych lekarstw. Faza druga. Skóra i tkanka mięśniowa zaczyna się psuć w nienaturalny sposób, często tworząc otwory i nienaturalne żłobienia. Skóra zacznie czerwienieć i odpalać płatami. Oczy staną się przekrwione, a włosy zaczną wypadać. Swędzenie na tym etapie jest nie do zniesienia. Często doprowadza to ofiarę do zdrapywania warstw swojej skóry, aby temu zapobiec. Mowa ofiar jest nadal zrozumiała, jednak zdają się na nią składać tylko błagania o wodę, jedzenie i pomoc. Woda migdałowa i odświeżacze rzeczywistości są jedynym lekarstwem na tym etapie cyklu nędznika. Faza trzecia. Cała nadzieja na powrót do normalności została zaprzepaszczona. Paznokcie i zęby odpadają, aby ponownie wyrosnąć w nienaturalnych ilościach, rozmiarach i pozycjach. Powieki, wargi i chrząstki rozpuszczają się, powodując, że oczy chorych są cały czas otwarte. Nie wiadomo, czy ofiara zachowuje swoją świadomość na tym etapie. Nędznicy na etapie trzecim cały czas wydzielają brązową maść z ust i innych otworów na ciele. Nędznicy posiadają niewielką inteligencję, jednak nadrabiają zatrważającą siłą. Rzadko zdarza się jednak, że napotkany nędznik dorównuje inteligencją człowiekowi i wykazuje ludzkie zachowania, mogąc tworzyć bądź korzystać z broni. W grupach nędznicy zachowują się jak jedna jednostka, przez to ich koordynacja bywa niezwykle niebezpieczna. Aby ocenić poziom niebezpieczeństwa nędznika, najlepiej jest się wsłuchać w wydawane przez niego dźwięki. Niskie tony, bulgotanie i warczenie to oznaki niskiej inteligencji, a wysokie krzyki zwykle oznaczają bardzo inteligentną bądź zwinną jednostkę. Mimo swojej szkieletowej wręcz budowy ciała, nędznicy prawie zawsze będą w stanie przewyższyć cię siłą fizyczną. Ich zmutowane ciała często posiadają wiele dodatkowych kończyn, nienaturalnie porozstawiane oczy, a nawet swego rodzaju mięsne skrzydła. Wskazania. Spróbuj uratować siebie lub współpodróżnika, korzystając z wymienionych wcześniej lekarstw. Nasłuchuj dźwięków wydawanych przez nędznika, aby ocenić poziom zagrożenia. Śpij, jedz i nawadniaj się regularnie, aby zapobiec początkowi transformacji. Przeciwwskazania. Nie próbuj ratować nędznika na etapie trzecim. Nie poddaj się cyklowi nędznika. Stare przysłowie w tych okolicach Backroom zleciało jakoś tak. Jeśli na czerwono krwawią, jeszcze nie umierają. Jeśli krew ich przezroczysta, nie zbliżaj się na metrów 300. Albo coś w tym stylu. No, wiecie, o co chodzi. W każdym razie zapamiętajcie tę rymowankę, jeśli nie chcecie, aby coś odarło was ze skóry i pożarło. Złodzieje skór to duże humanoidalne istoty, które noszą skóry swoich ofiar jako kamuflaż. Gdy są głodne, jedzą ludzkie mięso, jednak gdy nie są w stanie głodu, przemierzają Backroomsy bez celu. Ich krew jest przezroczysta, a do ich zdolności należy naśladowanie ludzkiego głosu.
Najczęściej spotyka się je na pierwszych czterech poziomach. Jednak słyszano o złodziejach skór, pojawiających się na innych poziomach. Byty te są wysokimi humanoidami, o zapadniętych białych oczach. Zewnętrzna warstwa ich ciała pokryta jest mikroskopijnymi wypustkami, podobnymi do przyssawek macki ośmiornicy. Przyczepiają się one do skóry zerwanej z ludzi i naciągają ją, dopóki złodziej skór nie wygląda identycznie do danego człowieka. Wypustki te wpompowują również krew i składniki odżywcze do skóry, aby zapewnić jej ciepło i żywotność, chroniąc przed rozkładem. W dodatku leczą one skórę, ukrywając jakiekolwiek rany, które pozwoliłyby na identyfikację prawdziwego człowieka. Po czasie około 24 godzin skóra zostanie strawiona przez złodzieja skór i wejdzie on w stan spokojny. Złodzieje skór umieją mówić, jednak nie rozumieją języków. Zwykle powtarzają usłyszane wcześniej słowa w różnych językach, aby zwabić ofiary, jednak nie są w stanie rzeczywiście się komunikować. To nie jest jednak dobry sposób na zidentyfikowanie bytu ze względu na to, że rzadko korzystają ze swojego głosu. Najlepszym sposobem na identyfikację złodzieja skór to sprawdzenie, czy jego krew jest przezroczysta. Wskazania. Gdy znajdziesz złodzieja skór, powoli i spokojnie zacznie iść w przeciwną stronę. Sprawdzaj kolor krwi każdego napotkanego podróżnika. Przeciwwskazania. Nie ufaj osobom, które są małomówne, bądź wypowiadają losowe zestawienia słów. Nie prowokuj złodzieja skór w jego stanie spokojnym. Bytowi 18. Nie należy kurwa ufać. Nie obchodzi mnie, jak miły wydaje się być, albo jak bardzo zapewnia cię, że można mu ufać. On będzie cię obserwować, dopóki się nie złamiesz. Nie ufaj portretom na ścianach. To wszystko jebane kłamstwa. On czuje twój strach i wykorzysta go przy pierwszej okazji. Tam nie jest już za późno. Nie wypełnię swojej części umowy. Póki jeszcze możesz, uciekaj stąd. Bestia z poziomu 5, bądź, jak woli być nazywany, gentleman z poziomu 5, to właściciel poziomu 5, hotelu terroru. W hotelu zatrudnia przeróżne monstra i istoty. Powiązane z hotelem są m.in. barman, komik czy piosenkarz, którzy posiadają osobne strony bytów na Wiki Backrooms. Sam poziom 5 posiada podsekcję kasyna, a samemu hotelowi terroru poświęcono cały kanon. Byt ten ma pełną kontrolę nad poziomem 5 i zdaje się przeszywać na wskroś każdą przebywającą w nim osobę. Wyczuwa strach podróżników i wykorzystuje go, aby manipulować nimi. Wybrani podróżnicy zapraszani są do jego biura celem zawarcia z nim umowy. Nie zostało określone, jakie są jej szczegóły, jednak zakłada się, że to typowy przykład paktu z diabłem, zlecenia nie do wykonania bądź oddania się na własność bytowi. Bestia z poziomu 5 zdaje się być humanoidalną bestią o głowie kałamarnicy bądź ośmiornicy. Przedstawia się ubrany w garnitur, a sposób jego wypowiedzi jest elegancki i formalny, ale jednocześnie uspokajający. Jednak jest to tylko sposób na wabienie jego ofiar. Wskazania. Opuść poziom 5 jak najszybciej. To jego domena. Przeciwwskazania. Nie słuchaj go. Nie rozmawiaj z nim. Nie patrz na portrety na ścianach. Nie bój się uścisnąć mojej dłoni. Umowa to umowa, prawda? A ja zawsze dotrzymuję słowa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 10 bytów w Backrooms, które koniecznie powinieneś znać. Najpopularniejsze, najliczniejsze i jednocześnie momentami najniebezpieczniejsze bestie i istoty ze wszystkich poziomów tego przedziwnego świata. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, serdecznie zachęcam do zostawienia pod nim pozytywnej oceny i komentarza, co spodobało Ci się w nim najbardziej. Możecie też zostawić swoje propozycje tego, co chcielibyście, żebym omówił następnym razem. No i oczywiście, jeśli jesteś tu nowy, zostaw subskrypcję, a nie ominą Cię kolejne niezbędne informacje i pokręcone historie z uniwersum Backrooms. To było 10 bytów w Backrooms, które powinieneś znać. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.